Witajcie w kolejnym odcinku. Wakacje trwają w najlepsze, więc stwierdziłem, że fajnie by było przygotować kolejny odcinek taki wakacyjny. A więc mam dla was zestawienie najdziwniejszych miejsc na świecie. Niektórzy z was już byli na jakimś wyjeździe, niektórzy dopiero pojadą, a może nawet nie macie nic zaplanowanego, więc wydaje mi się, że warto skorzystać z tego mojego zestawienia. Chociaż wiem, że niektóre miejsca są trochę odległe, ale wydaje mi się, że warto coś o nich wiedzieć i może w przyszłości wykorzystać ten pomysł na jakieś wakacje. A więc zapraszam do oglądania. A więc zacznijmy sobie od tych miejsc takich najbliżej położonych Polski i udajmy się do Skandynawii. Tam w pewnym parku krajobrazowym Skaftafell znajduje się jaskinia, dzięki której możemy się poczuć, jakbyśmy byli w filmie science fiction. A dlaczego? Dlatego, że są tam skały, które pochłaniają wszystkie światła poza kolorem niebieskim. A więc gdy się tam wejdzie, można zobaczyć piękną, błękitną poświatę. Lepiej odwiedzać to miejsce jednak zimą, gdyż wtedy lód jest bardziej stabilny i po prostu będziemy tam bardziej bezpieczni. Ale nie będę wam tylko o tym opowiadał, zobaczcie zdjęcia. Bądźmy szczerzy, każdy z nas jednak uwielbia świętego Mikołaja, niezależnie od tego, w jakim jest wieku. Ale gdybyśmy się chcieli poczuć jak w prawdziwej wiosce świętego Mikołaja, no to właściwie wystarczy pojechać do Laponii, do Finlandii. Każdy z nas wie, że tam siedzibę ma święty Mikołaj. No i co? Co tam możemy zastać? Zostaniemy tam piękne drzewa, które są pokryte śniegiem i lodem. Widok jest obłędny, no i niestety trzeba tam pojechać jednak zimą, żeby tak w pełni poczuć ten klimat, więc na wakacje na razie nam to odpada, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Bo wydaje mi się, że jak będziecie mieli kiedyś okazję, to warto się tam udać. No i moi drodzy, sobie stanę tutaj, żeby mnie było jakoś widać, tak jak przedtem. Mamy kolejny problem, gdyż zepsuł mi się mikrofon. Po prostu cały czas mi przerywa i są straszne szumy. Nie wiem, co się z nim stało, ale na razie nie mam czasu tego sprawdzić, bo muszę nagrać ten odcinek. Wiem, że teraz jakość dźwięku jest okropna. Na pewno jest okropna, bo ten mikrofon wbudowany w ten aparat na pewno nie jest taki dobry jak ten zewnętrzny. Ale co zrobić? Mam nadzieję, że mnie jako tako będziecie słyszeć. Chyba tak, przepraszam. Specjalnie tego nie zrobiłem, ale trzeba dokończyć ten odcinek, a później zajmę się naprawą tego sprzętu. A więc za usterkę bardzo przepraszam. Nie zrobiłem tego specjalnie. No i dobra, wracając do tego waszego zestawienia, wiem, że miałem mówić raczej o letnich rzeczach, ale nie sposób tutaj wspomnieć o jeziorze Bajkał. Na pewno cokolwiek o nim słyszeliście, jakieś zdjęcia, filmy i tak dalej widzieliście, ale nie wiem, czy wiecie, że woda w tym jeziorze ma widzialność, czyli przejrzystość aż na 130 metrów. Więc jest to ewenement na skalę światową. A gdybyście się tam wybrali w okolicach marca, to możecie zobaczyć turkusowy lód, co już w ogóle jest mega, mega piękne. A jak to się tworzy, jak tam przeczytałem na pewnej stronie, to mniej więcej tak, że jak pęka lód, jest na nim szron i pada na nie słońce, no to wytwarza się ten turkusowy lód. Wiem, że jakoś mega chemicznie, biologicznie wam tego nie wytłumaczyłem, ale po prostu zobaczcie sobie zdjęcia i podziwiajcie. A może w przyszłości sami zobaczcie. A więc, moi drodzy, miało być jakieś gorące miejsce na świecie, no i będzie. Wziąłem sobie laptop, gdyż to zjawisko muszę wam przeczytać, bo
nie jestem w stanie tego zapamiętać. A mianowicie przeniesiemy się do miejsca zwanego Wyspa Wadu na Malediwach. To też umiałem przeczytać, ale teraz to zjawisko jest ciężkie do zrozumienia, ale wam je przedstawię. Wydaje się, że tysiące gwiazd odbija się od tafli lodu, ale prawda jest znacznie bardziej przyziemna. To fitoplankton posiadający zdolność bioluminescencji, czyli świecenia żywych organizmów. Niebieska gwiaździsta poświata jest wynikiem podwodnej wojny między jednokomórkowymi brusznicami, które używają świecenia jako systemu obronnego, a widłonogami, czyli drobnymi skorupiakami. Wiem, że nie wiecie, o co mi chodzi, bo ja też bym nie wiedział, o co chodzi, ale po to są zdjęcia, które już wam prezentuję. Dobra, myślałem, że już laptop nie będzie potrzebny, ale znalazłem jeszcze jedną taką fajną, fascynującą rzecz, a właściwie miejsce, o którym wam za chwilę powiem, ale takim tytułem wstępu. Wyobraźcie sobie pustynię. Taką najnormalniejszą. I co widzicie? Widzicie, na pewno widać wszędzie piasek. Jakbyście się odwrócili w prawo, to widać piasek. Potem w lewo, to można by było jeszcze zauważyć trochę piasku, ale gdybyście się odwrócili do tyłu, to co widzicie? Piasek. Dokładnie. Wszędzie widać piasek. Nic innego. Ale na pewnej pustyni, która zwie się Salar de Uyuni, która znajduje się w Boliwii, jest troszkę inaczej. Gdyż, od czego tu zacząć? Jest to obszar płaskowyżu Altiplano w Andach. Znaczy to tak tylko jest wskazówka taka geograficzna, jakbyście tam chcieli podjechać. Ale o co tutaj chodzi? Jest to największe schronisko świata, zajmuje ono powierzchnię 10 582 km2 i przed 40 tysięcy lat było częścią wielkiego jeziora Minshin. Czajcie, to było kiedyś jezioro. Ale teraz jest to pustynia i z drugiej strony najbardziej płaski obszar na świecie i umożliwia pojazdom swobodne poruszanie i stanowi główną drogę dojazdową. Więc dla mnie to jest troszkę niepojęte, że pustynia może być w jednej chwili najbardziej płaskim terenem i stanowić jeszcze drogę. Masakra. Więc świat jednak jest ciężki do ogarnięcia, ale zarazem jaki piękny. Zobaczcie sobie to. No i mam dla was jeszcze jedno miejsce, mianowicie Sokotra w Jemenie. Dokładnie, taki żarcik na zakończenie. Sokotra w Jemenie, czyli taka pewna miejscowość, gdzie znajdziemy drzewo smoczej krwi. Mniej więcej chyba takiego koloru. Bo w sumie nie wiem, jaki kolor ma smocza krew, ale to już pomijmy. Tylko śmieszy mnie trochę ta nazwa. Smocza krew kojarzy się z czymś groźnym, niebezpiecznym i tak dalej, a to drzewo wygląda jak grzyb. Dosłownie, tutaj ma pień, później rozrastają się gałęzie równomiernie po obu stronach i na górze znajdziemy trawę. Normalnie jakbyście sobie zrobili taki taras na górze tego drzewa, ale to też zapraszam zobaczyć sobie zdjęcie. I może przy okazji kiedyś zobaczyć. Powiem wam, że jakoś sobie nie wyobrażam, żeby w Polsce takie drzewa rosły. Ale byłyby na pewno wielką atrakcją. No i takich dziwnych, wspaniałych, przecudnych miejsc na świecie znajdziecie masę. Ale ja wam pokazałem dzisiaj tylko kilka. Może w kolejnym odcinku też wam przedstawię, zobaczymy jeszcze jak odbierzecie ten. I napiszcie mi oczywiście w komentarzu, czy widzieliście może któreś z tych miejsc, czy to w telewizji, czy to może na żywo.
i czy macie jakieś takie miejsce, w którym byliście i też stwierdziliście, że jest troszkę dziwne, zagadkowe i tak dalej. Z chęcią sobie o tym poczytam. A w tym miejscu dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was także na moje media społecznościowe, czyli na Facebooka, na Instagrama. Już nie będę wspominał o tym, że tam dodaję różne ciekawe rzeczy, których nie znajdziecie na filmie, chociaż to teraz zrobiłem. Ale dziękuję Wam za uwagę i zobaczymy się już w kolejnym materiale. Trzymajcie się i do zobaczenia!